Ciekawe. Ladies and gentlemen, to concentrate more, you have to concentrate more. So you will understand everything what's going on right here on our Talk FM Extra radio. Listen to our radio, please, gentlemen and Frankelmen, of Frankenstein and from Frankenstein and family. Także proszę Państwa, mamy bardzo ciekawe wiadomości. Lekko idealne. Długi kondensacyjne zaniknowego, gdy sześcienników odrzutowych zostawiają ślady na niebie od lat 40. Ale przed dekadą kilka osób zauważyło, że jest ich teraz więcej niż kiedykolwiek. Coś niezwykłego dzieje. Niektórzy obserwatorzy są przekonani, że eksperymenty z dodatkami do paliw wydłużają linie spalin w chemiczne smugi kondensacyjne. Nazywają je termosmugami i mówią, że to dowód na tajne próby w atmosferze. Proszę Państwa, dowód na tajne próby w atmosferze. Nie ma takiego dowodu na poparcie tego twierdzenia. Proszę, niektóre ślady to coś więcej niż normalne spaliny i zamrożona para wodna. Obie strony sporu wzywają świadków. Naukowcy przeprowadzają eksperymenty, by dostarczyć nam niezbitych dowodów. Wierzę, nie wierzę. Dokumenty. Że są eksperymenty w atmosferze. Niezbite dowody oraz chemiczne smugi. Smugi kondensacyjne istnieją tak długo jak odrzutowce. Powstają, kiedy gorące, wilgotne spaliny z silnika spotykają na dużej wysokości zimne powietrze. Odrzutowiec leci przez zimne warstwy atmosfery, wyrzucając gorący gaz złożony z dwutlenku węgla i pary wodnej. Woda szybko resublimuje w kryształki lodu. Tworzy białe pasma, które mogą rozproszyć się w kilka minut albo trwać godzinami, ponieważ ruch lotniczy wzrasta, rośnie liczba smug kondensacyjnych. Tak. Eksperci lotniczy mówią, że to wszystko, ale są ludzie przekonani, że samoloty doświadczalne wypuszczają wysoko na niebie substancje chemiczne. No a jak nie? Skutki nazywają się. Powodem eksperymentów mają być rządowe próby manipulacji pogodą i szukanie sposobów przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Niektórzy twierdzą, że chemosmugi zaszkodzą życiu na Ziemi. Świadectwa. Świadkowie i badacze, którzy wierzą w chemosmugi, mówią, że ślady odrzutowców nie znikają w ciągu kilku minut jak kiedyś. No bo Peterson, dużo tego jest. Przekonany. Mieszka pod San Francisco. Kiedy pracowała w Stanowym Wydziale Rolnictwa Kalifornii, zajmowała się kontrolowaniem stanu środowiska. Zaczęłam obserwować niezwykłe smugi w 2002 roku, kiedy zwrócił mi na nie uwagę znajomy. Wyprowadził mnie z biura i patrzyliśmy na dziwne ślady odrzutowców. Rosalind pomyślała, że może istnieć związek między trwałymi smugami kondensacyjnymi i doniesieniami o zanieczyszczeniu wody w różnych zakątkach Kalifornii. Okropne to było. Pojawiały się niezwykłe... Zanieczyszczenia dostają się z atmosfery, do której są wypuszczane. Chemiczne smugi kondensacyjne takie ją zaniepokoiły, że stworzyła organizację, którą nazwała Kalifornijscy Obserwatorzy Nieba. Grupa wypatrywała chemosmug i nadzorowała jakość powietrza. Zaczęłam dokumentowanie obserwacji. Zrobiłam zdjęcia po
Chodzi o to, że ktoś się umarł. Chodzi o depopulację. Zasnuwa je białą mgła, która zamieniała się w spowodowane przez człowieka chmury zasłaniające światło słoneczne. Gdy Rosalind zgłębiała problem, odkryła, że nie jest sama. Setki miejsc w sieci świadczyły o tym, że trwałe smugi kondensacyjne stały się tematem ogólnoświatowych obaw. Tak się trują. Trują cię chemikaliami. Dawniej gazowali ciebie. Komora gazowa, jak się trują. Will Thomas jest dziennikarzem śledczym. Wierzy, że niektóre smugi kondensacyjne są dowodem na tajne eksperymenty w atmosferze. Porusza ten temat od ponad 10 lat. Docelowe działanie mające spowolnić globalne ocieplenie. Te ślady okazywały się nad obszarami wiejskimi, daleko od korytarzy powietrznych i tradycyjnych centrów lotniczych. Trwały całymi tygodniami, a później znikały. By powrócić po kilku miesiącach, normalnym, na nowym ruchu lotniczym, tak nie bywa. Will uważa, że chemiczne smugi kondensacyjne to wynik wykorzystania spalin odrzutowców do wpływania na pogodę i spowolnienia globalnego ocieplenia. Problem z chemosmugami polega na tym, że kiedy wkroczymy w mechanikę planety i naruszymy złożone powiązanie między procesami w atmosferze, możemy wywołać niezamierzone skutki o ogromnej skali. Uboczne konsekwencje inżynierii planetarnej mogłyby być ryzykowne dla wielu elementów życia na Ziemi, na przykład dla ludzkiego zdrowia. Niezbite dowody. Pewni ludzie twierdzą, że rząd wprowadza dodatki do paliwa dla odrzutowców, które przyczyniają się do powstawania na niebie uporczywych smug kondensacyjnych. Według nich chemosmugi stanowią groźbę dla zdrowia publicznego i świadczą o działaniach w dziedzinie inżynierii planetarnej. Inżynieria planetarna. Inżynieria planetarna to manipulowanie środowiskiem naturalnym na dużą skalę. Na początku lat 90. amerykański fizyk, teoretyk Edward Teller jako jeden z pierwszych naukowców zaproponował eksperyment związany z globalnym ociepleniem. Rozważał rozpylenie tlenku glinu w górnych warstwach atmosfery. Działałyby jak maleńkie lusterka i odbijałyby część promieni słońca w przestrzeń. Pomysł nie wyszedł poza wstępne rozważania, ale zapaleńcy wierzą, że mógł być potajemnie wprowadzony w życie. Pozostałością projektu Chemosmug są pyły o średnicy mikrometrów, opadające tysiącami ton na ludzi, rośliny i przyrodę. Ludzki wód ma 1000 mikrometrów średnicy. 10 mikrometrów to mikroskopijny rozmiar, ale cząstki mogą wpłynąć na płuca, atakować serce, prowadzić do śmierci. Ten materiał opada przypadkowo w niewidzialnych zbiciach. Dave Dickey jest inżynierem krajobrazu i spędza dużo czasu na dworze. Ewolucja smug kondensacyjnych jest inna niż kiedyś. Pamiętam, że w styczniu 2002 roku liczba lotów była niezwykła, wręcz nieprawdopodobna. Doliczyliśmy się 40 do 60 śladów, z których większość miała niewiarygodnie trwałe, wielkie odgałęzienia, które rozciągały się i pokrywały niebo. Ze względu na zawód, Dave musi badać mikroelementy występujące w środowisku. Regularnie pobiera próbki wody i gleby i przekazuje je do analizy. Niektóre badania wskazywały, że tlenek glinu może zmniejszyć efekt cieplarniany. Pomyślałem, że jeśli tlenek glinu zostanie użyty w atmosferze ziemskiej, to znajdzie się w opadach. Zebrał próbki deszczu w dniach intensywniejszego niż zwykle ruchu lotniczego i oddał je do laboratorium. Spodziewałem się wartości tła około 9 mikrogramów na litr. Wynik okazał się 20 razy większy od oczekiwanego. Dave Dick wierzy, że zebrał pył
zawierających dodatki chemicznie smug kondensacyjny. Naprawdę miałem nadzieję, że wróci wody będą naturalne. Poza glinem znalazłem także bar. To było wskazówką, że jest coś niezwykłego. Gdyby inżynierowie planetarni chcieli zmienić klimat przez wprowadzenie chemikaliów do górnych warstw atmosfery, to jednym z najbardziej skutecznych i tanich sposobów byłoby użycie wysoko latających samolotów. Na pewno nie zamierzamy zrobić czegoś, co by zagroziło równowadze klimatu. Inżynieria planetarna rozwija się od kilkudziesięciu lat, ale ponieważ zmiany klimatyczne są szybsze niż oczekiwaliśmy, wróciliśmy do starych pomysłów. Dr. Tom Wigley pracuje w Państwowym Centrum Badań Atmosfery w Boulder w Colorado. Bada sposoby zwalczania globalnego ocieplenia. Rozwiązanie, które rozważałem dokładnie, jest wprowadzenie dwutlenku siarki do stratosfery. Podczas wielkiego wybuchu wulkanu Pinatubo na Filipinach w 1991 roku dwutlenek siarki dostał się do atmosfery w znaczących ilościach. Dał wymierny efekt ochłodzenia. Dwutlenek siarki z wulkanów odbija promienie słoneczne i osłabia dopływ ciepła do atmosfery ziemskiej, co obniża temperaturę Ziemi. Można wysyłać samolotami górne warstwy atmosfery do stratosfery duże zbiorniki dwutlenku siarki i rozsyłać go podczas lotu. Pomysł nie jest nowy. Były różne propozycje od wystrzeliwania pocisków artyleryjskich wypełnionych ziemią do stosowania syntetycznych chemikaliów jak tlenek glinu. Gdyby jego ziarna były dość małe, mógłby unosić się w atmosferze ziemskiej przez wiele lat i odbijać światło słoneczne. W końcu można stosować gazy, takie jak dwutlenek siarki, które działają jak umieszczone w atmosferze ziemskiej maleńkie lustra, odbijające światło słoneczne. Proste wyjaśnienia nie trafiają do tych, którzy wietrzą spisek rządowy. Rząd Stanów Zjednoczonych i inne rządy nie przyznają się do projektu Chemosmog, bo potwierdziłyby powagę sytuacji, w której jesteśmy. Teraz zaszli tak daleko, że coraz trudniej przyznać się, co się działo od lat. Myślę, że to nieprawda. Ci ludzie twierdzą, że wzrost liczby smog kondensacyjnych odrzutowców w atmosferze ziemskiej jest kilka innych projektów. Tymczasem ten wzrost może być łatwo przypisany jednej rzeczy. Upowszechnieniu podróży lotniczych. Można się niepokoić skutkami tego za klimatu, ale nie z powodu spisku z udziałem agencji rządowych, których tajemnicy robią coś niegodziwego. Ludzie po obu stronach patrzą na te same fakty i wyciągają różne wnioski. Właśnie. Ale może inżynieria planetarna ma mniej przyjazne zamiary niż ratowanie klimatu? Pogoda jako broń. Zwycięstwo na wojnie może zależeć od pogody. Dowódca, który mógłby wpływać na pogodę, miałby potężną broń do dyspozycji. Podczas wojny wietnamskiej amerykańscy wojskowi posypywali chmury nad szlakiem Ho Chi Minha, próbując zatopić drogi zaopatrzenia północno-wietnamskiej armii. Załogi wykonały ponad 2000 lotów w ramach operacji Popeye. Mój przyjaciel miał brata, który służył w wojsku. Radził, aby w dniach intensywnego rozkładania, kiedy dużo długotrwały smug kondensacyjny, zatrzymać rodzinę w domu, a w razie przebywania na dworze wziąć prysznic. Nie mógł wyjaśnić nic więcej. Mamy wiele przykładów na to, że cywilny samolot komunikacyjny zostawiał smugi kondensacyjne zanikające w ciągu sekund do dwóch minut. A wojskowy samolot w tej samej przestrzeni powietrznej robił ślady trwające przez 4 do 8 godzin. Warunki atmosferyczne te same, wyniki całkowicie inne.
Jeden cywilny, jeden wojskowy. Ktoś czyli masz stałe potruwanie smugami chemicznymi. Bardzo toksyczne. Wojsko stoi także za znaczną... Mało kogo zaskoczysz, wszyscy wiedzą. No, zatrucie ziemi, wiedzą. Co? Ludzie wiedzą. O, nawet krzyża broni, krzyż ją obroni. Przed... Trują przez nierosjanie, tylko Amerykanie. No. Bez względu kto, to ona wie, że ten krzyż ją obroni. Ziemna baba, no. Truciciele w ogóle na wielką skalę, tak jak Niemcy obozy koncentracyjne. Kolorytami trują ludzi tękami. Tak, nie od dziś. Prądu i tak dalej. Oczywiście. Rozpylane truciny. No. Ale ona też się denerwuje, ta maciągowa wieść. To powiedz jej, że źle lokuje swoje uczucia. Nie potrafili śladów chemikaliów. Nie tam, gdzie to. Nich są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Patrz, szkodliwe dla ludzi i środowiska. No. Myślę, że część programów jest związana z operacjami militarnymi. O. Dla fizyków atmosfery smugi kondensacyjne odrzutowców to po prostu sztuczne chmury. I jak inne chmury mogą wpływać na tak. Pomyśl, kurwa. Dr. Wayne Evans. Kto truje? Nie Rosjanie, tylko Amerykanie, którzy rozpylają. I zachowanie smug kondensacyjnych. Ale ona i jednych i drugich tak samo kocha, tak że wiesz. Kształtują się na tej samej wysokości, jak cyrlusy. Tu są dwie smugi kondensacyjne, kształtujące się pośród naturalnych cyrlusów. Mamy w tym samym obszarze naturalne i sztuczne zwierzęce chmury. Większość chmur odbija więcej światła słonecznego w przestrzeń, niż wysyła po czerwieni ku ziemi. Jednak cyrlusy są inne. Wypromieniowują w dół więcej energii cieplnej niż odbijają energii słonecznej. Dlatego przyczyniają się do ogrzania planety. Patrick Minnis jest naukowcem NASA specjalizującym się od 25 lat w badaniach chmur. Słyszałem dużo argumentów za tym, że smugi kondensacyjne mają być chemosmugami. Wydaje się, że ludzie zgadzają się tylko wiedzą, że to nie smugi kondensacyjne. Nie mają sensownych wyjaśnień, ale nie chcą się zgodzić z najprostszą rzeczą, że to zwykłe smugi. Przekonaliśmy się, że smugi kondensacyjne wywołują dużo więcej chmur niż przypuszczano. Ten samolot wytworzył smugę kondensacyjną, która pokryła obszar 4000 km2. Bardzo rzucał winę na Chińczyków, zwalali, wie, oni produkują. Ale źródłem zła jest USA i Indiana, bo to są żydowskie pomysły. To jest normalnie podejść. A Ameryka to nie produkowała? Też wszystko produkuje. Ale do dzień, no. I dlatego to jest mógł. Przez krótki okres tylko chmury wędrowały po ziemi. Nawet gdyby nie chcieli, to przecież jednak produkcja powoduje to wszystko. Po 11 września zamarł ruch komunikacyjny. Ładnie jest, ładnie zapakowane, a to wszystko wiedzą. Jak jest rankiem 12 września oglądaliśmy niezwykły obraz. Jedna długa smuga kondensacyjna ciągnęła się przez wschodnią Ohio, Pensylwanię i prawie całą drogę do New Jersey. To jeszcze wyjdzie, na wierzch. Dowód na to, że pojedyncza smuga kondensacyjna może stworzyć chmurę nad dużym obszarem, każdy zastanowi się, że tysiące takich śladów może mieć ogromny wpływ na globalne zmiany. To zdjęcie satelitarne w kilku minut. Jednak smugi kondensacyjne, które są na nich, może być wiąć. Po przynajmniej 10 godzin, tak mówi, ponieważ widać strasznie dużo przelotów. Tu nic nowego nie ma. Obawy doktora Evansa o wpływ smug kondensacyjnych na globalne ocieplenie doprowadziły go do studiów nad cywilnym ruchem lotniczym. Samoloty poruszają się w korytarzu, więc można zauważyć strefę intensywnego ruchu na południu Stanów Zjednoczonych i bardzo gęste ślady nad obszarami Chicago i Nowego Jorku. Podobnie jest w korytarzach, które wiodą z Europy do Indii, Japonii i Chin. To zdjęcie pokazuje, że Europa jest trafiona przez smugi kondensacyjne i wywołane przez nie wirusy. Tego dnia pojawiły się ponad kanałem La Manche, Francją,
Problem występuje także w Europie, nie tylko w Ameryce Północnej. So Europe has a big problem too, not just North America. Badania doktora Menisa z NASA poszły w tym samym kierunku. Stwierdziliśmy, że zjawisko występuje w wielu miejscach. Zaczęliśmy przeglądać obrazy satelitarne, znaleźliśmy dowody na wpływ na dynamikę i zachmurzenie atmosfery Ziemi. Tak. Badania trwają od tego czasu. Przez 5 tygodni w kwietniu i maju 1996 roku NASA wykonała specjalne badania smug kondensacyjnych i cirrusów. W eksperymencie uczestniczyły 3 odrzutowce. Jeden tworzył smugi kondensacyjne, a inne rejestrowały i analizowały ich zachowanie. Badania odbywały się w regionie wysokiej wilgotności powietrza, gdzie smugi kondensacyjne kształtują się najłatwiej. NASA wykonała samoloty nad oceanem wybrzeża północnej Kalifornii. Latały po obalnej trajektorii. Wytworzyły bardzo wyraźne smugi kondensacyjne. No. Mogliśmy je śledzić, gdy wiatr poniósł je nad wybrzeżem i łańcuchem Sierra Nevada. W końcu rozpadały się i rozwiały. Mogliśmy po raz pierwszy obserwować całe życie trwałej smugi kondensacyjnej. Badania trwają. Wspólne przedsięwzięcie naukowców z Stanów Zjednoczonych i Kanady wykorzystało satelitę HAYS, badającego chemię atmosfery. Badał on skład chmur i smug kondensacyjny, zwłaszcza pod kątem zawartości gazów cieplarnianych. Dr. Jan uczestniczył w tych pracach. Możemy ilościowo ocenić wkład smug kondensacyjnych odrzutowców. Prawdopodobnie są odpowiedzialne za 2 do 4% obecnej wartości 3 watów na metr kwadratowy, które przyniosły gazy cieplarniane w atmosferze ziemskiej. No to czyli, że widzisz, ile jest tych środków chemicznych. Ludzie są senni, proszę ciebie, ziewają, wiesz. No. Najbardziej bezpieczne są fazy deszczu, bo wtedy te trucizny schodzą z wodą na grunt. To Żydzi. Tak, tak. Z Izraela wyszła ta koncepcja wytrucia całej białej rasy. Tak. Także widzisz, jaka to jest robota. Ja, bo to jest Żydy i USA. Maciągowa się musi. No się nawet tam nie ma czasu wypowiadać. Tam protestu nie trzeba. Żyda wystrzeli bardzo dobrze. Ona tam nie ma czasu się wypowiadać, ta cała krowa. Resortowa. Naciągowa, tak? No właśnie, bo to ona przecież jest naciągowa. Ciemna baba i na taki ciemny baba, to wszystko. How un-American could the government get if it ever forced this upon us? Trust. Do you trust the government? Harmony 23 here. This is another image of that chemtrail that we showed you just a few minutes ago. My girlfriend captured that video and brought this camcorder with me to Albany. This was a turnaround over Corvallis, Oregon State University once again, twice in 2 days. This one is a more extreme loop-de-loop. As you can see, it's spread out. It looks like it's going to cover the entire valley. Don't know what the explanation for this is, but it's certainly happening a lot more than it seems like it should. Harmony 23 here.
I just rushed back to my house in Corvallis, Oregon, and I had to run about a quarter mile to get a shot. I was driving through town and I saw a commercial airliner flying at about 15,000 feet do a U-turn. I thought that was kind of strange. Sorry that I'm breathing heavy, but I had to sprint up to this shadowy part on the hill to be able to get a good picture of this. But, you know, be able to see here as I pan around and follow this, how extremely low it is. And, like I said, this is about 15,000 feet, which is what prompted me to rush home and get my camcorder to film this. So this seemed like a prime location for this to be doing the U-turn, being that we are about 65 miles south of the Portland Airport. So, just wanted to get this captured on film. You can see what an intense, thick trail this thing has left. Make your own conclusions as to what the reason for that was. No jak widać gołym okiem, to sobie wyobrażasz, jakie to są straszne rzeczy, skoro widać gołym okiem. Najgorsze służyna. No. Taki baru, aluminium, metale ciężkie, takie typowe na raka. Tak. Pasła. Ja widzę cały czas mam przez ty. Maksymalnie te kurwy ludzkie wypierdolić z tej planety. Wszędzie to się rozchodzi po całej ziemi. Nie ma tak, żeby wiesz. I nad USA też. Niestety. Zapięcie cały Białoruś, to wszyscy rakowe na mnie. Wiecie, umierają. Kto pod kim dołki kopie, ten sam pod nie pada. Także wiesz. Wszędzie to jest. Nie ma tak, żeby nie było. Nie, ja tam się wcale nie urodziłam, tylko tak mówię czasem, wiesz. Wszędzie na całej ziemi idzie. O. Ja urodziłam się w Szwecji.